Siemanko wszystkim, jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft i słuchajcie, jesteśmy z Palionitem i dzisiaj... Sprzątanie! Dzisiaj będzie sprzątanie świata normalnie, dzień sprzątania świata. Dzień dobry! Będziemy sprzątać całe Wojanowice, bo się tu narobiło trochę. I no właśnie, tego dirta, Nubek wszędzie stawia dirta. Na przykład tutaj te schody trzeba zniszczyć, bo one mi się w ogóle nie podobają. No masz schody z dirta. No bo Nubek to zrobił, ja później zapomniałam tego zniszczyć. A no tutaj tak co dzieje. Masz, czekaj. To? Myślałem, że masz dom zaklejony, dobra, nieważne. Nie, nie, ale ty masz dom zaklejony, ty masz dom zaklejony. A, wiesz? Dobrze, to fakt, tak, posprzątamy, okej. Okay. Trzeba to wszystko posprzątać, o, klauna trzeba wywalić też już z Wojanowic i idziemy. No, co to był za klaun? Co to był, a, co ja to? Ci mogę powiedzieć, to byłem ja. Co ty nie masz? Teraz już wszystko widziałam, dobra. Weźmy to, rozwalmy. A wiecie co, ja szczerze nigdy się nie bałam klaunów, ale teraz wydaje mi się, że przez te horrory bym się przestraszyła na żywo jakiegoś klauna. No, to może mogę ci pranka. Ja się o! Strój klauna. I to nie byle jaki, to jest taki pełnoprawny strój klauna. Tak? Kozacko, no. Lol. Ja bym chciała zobaczyć straszny. Cię w przebraniu klauna. Marzenie. To mój dom też? Ale co tu się podziało w ogóle? Co to są za banery? Tu są banery. Ja nie wiem w ogóle co tam się działo, bo tam nóg... Jak je zniszczyć? Jakie banery? Tutaj, zobacz, chodź do mojego domku. Już idę, czekaj. Banery. Ja obstawiam, że to jest coś. Te banery jakieś. Ach, banery. To Nubek zrobił. To są reklamy pillagerów. Ja takich rzeczy nie chcę tutaj na swoim domku. Zobacz. Plank. Ja nie mogę. Koks, prank, Nub. No Nubek jest mocny. On jak prankuje, to tylko ziemię komuś wrzuca. Nie, nie rozumiem tego za bardzo, ale. No. Każdy lubi co innego, nie można tutaj, prawda, kłócić się. Ale dirt jest kosacki, ty nie lubisz dirta? Dobra, sorry, napisał w środku. Super, to już po fakcie chyba. Po fakcie. Gdzie jest Nubek? Jak to Nubka? Nubek jest śmieszny. Mój dom to w ogóle wygląda jak wysypisko śmieci aktualnie, ale to będę musiał naprawić chyba. A co tam gdzie jeszcze to są śmieci? Śmieci, śmieci. Śmieci, śmieci, słuchaj, patrzmy. W ogóle... To! Chociaż nie wiem, czy to nie to zostawię. Zostaw to z kozackie, mi się akurat to podoba. To jest jakaś pęczyna. Klaunowa, palionowa. Wiesz co jeszcze musimy zrobić? Tam obok Wojtka są wszystkie ziemniaczki porozwalane. Tam trzeba to naprawić i okay. Trzeba zrobić, żeby to wszystko... A, tu... Parmę, ej, masz ziemniaki? Czerwony dywan? O, możesz ogarnąć czerwony dywan. Czerwony dywan, trzymam no, czerwony dywan. Sprawdzę w domu, sprawdzę. Sprawdź w domu. Ogarnij ziemniaka. Ej, ale ostatnio jak robiliśmy właśnie sprzątanie Wojanowic, bardzo nam się podobało. Także możemy częściej sprzątać, bo wy tak tu syficie, to jest masakra. Sprzątanie, to Nubek. Mnie nie było teraz, mnie nie było, ja tutaj, prawda, jestem usprawiedliwiony. Jestem usprawiedliwiony. No ale Nubek tak tu rozwala wszystko, masakra. No ale powiedzmy, że spoko, o nie. To jest takie dziecię Wojanowic, o, dziecię Wojanowic. Tak, dziecię Wojanowic, no ale no, on się nie potrafi niczego nauczyć, jak ja próbowałam go nauczyć, on, poszłam z nim i oglądaliśmy sobie Wojanowice, wiesz co on powiedział, że on Wojanowice całe sam zrobił. I że on to był pierwszy i że dopiero później my byliśmy tutaj i w ogóle, czaisz to? A Katarzyna! Co? Gdzie ta wełna? Tam w tym białym czymś, w tym, nie wiem co to jest, koloseum. Czy białym jest... czymś? No tam zabrakło wełny. Gdzie? No na wejściu, nie? Jak jest czerwony dywan? Zobacz to, mordo. Czerwony dywan? Tutaj, tu i tu i tu i tu i tu. Tutaj. Where are you? No tutaj! Mordko, obróć się w drugą stronę. Katarzyna! Dobrze idę? Dobrze idę. A, in there, okej. A ile ziemniaki robicie? Jestem crafting, grób ziemniaki. Sadź ziemniory. Sadź ziemniory, Katarzyna. I do kuchni, nie? O Jezu, a w twoim domku to też tam nie za kolorowo. Ej, no tam też trzeba wszystko, ale to już twoja wina, to już ty rozwaliłeś. Ale te ziemniaki, no, ja to malutko. Jest jakaś masakra. I w ogóle tam ogródek obok mnie, ja próbowałam go naprawić i on znowu jest rozwalony. Ale bo tam każdy przebiega i no właśnie, czemu wy tam niszczycie wszystko? Bo do Nubka jest ten, bliżej, taka trasa do domu. Super. Dlatego nie chciałam, żeby Nubek miał nowego obok mnie. A widziałeś Nubka przejście do mnie? Normalnie tak nie, widziałem, to wy zrobiliście. No. My to robiliśmy, no. No, Nubek później powiedział. To co jakby to tak zrobić? Pyk, 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 pyk. Co jakby zrobić tu całe takie? Całe takie, nie trawowe, tylko takie, bo tu jest mapa, tu są skrzynki. Tutaj obok ciebie jestem. Domek. Minęłaś mnie. Tak? O tutaj. Ej no. Nie wiem. A nie, tu trawa, dobra, żartowałem. Tu musi dojść trawa i wtedy to się zrobi. A czemu? Taki jest plan. A. Bo inaczej się tego nie da. A, dobra.
Dobra, nie, niech to tak zostanie w ale takim razie. Ale wiesz co, nie, to celowo wygląda, bo zobacz kwiatki. No myk, nie ma kwiatka. O nie, myk. Nie dogadamy się, nie dogadamy. Dobra, najwyżej to się zmieni, nieważne. Ja bym to rozwaliła, to wygląda słabo. Ale tu jest, kurde, katastroficznie. Katastroficznie, sprzątamy w ranowice. No ale raz na jakiś czas trzeba po prostu wszystko tu posprzątać. Jak wszyscy syfią, tylko szkoda, że wszyscy nie pomagają. Gdzie jest Nubek? Gdzie jest Nubek? A tu co? Ziemia bez kamienia. Ziemia bez kamienia. Ziemia bez kamienia, muszę iść po kamień i ziemię. Dawaj, palią. Ziemia bez kamienia. Dawaj, na bicik. Ziemia bez kamienia. To bym musiał żabkę kumkum odpalić. Rere, kumkum, no. Kumkum! 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 To było zajebiste, to było najlepsze w ogóle. Jak dla mnie, to możesz taką piosenkę zrobić. Kumkum! Żabkowa, żabkowa. Raczej, co tam było? A, sandstone, dobra, wszystko jasne. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kumkum! Kumkum! Dobra, idziemy naprawić. Wow, pięknie. Od razu to lepiej wygląda wszystko, tak jakoś, nie wiem, ładniej. Trzeba się naprawić, patrz. Myk, 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 ej, myk. No, takie dziury. Myk, 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 myk. Jest, dobra. Ej, tu nawet nie wiem za bardzo, co było. Dynie. Arbuzy, ale posadźmy ziemniaki, nie standardowo. Dobra, standardowo ziemniaki wszędzie. Masz ziemniaki? Dobra, to zrób ziemniaki. Dobra. Ja sprawdzę, czy gdzieś indziej nie ma syfu. Chociaż nie wiem, czy jest. Ej, wiesz, co trzeba zrobić? Zwierzątka uciekły i... Ojoj. Ja mam smycze i będziemy je zaraz szukać i zbierać po dobra, całym Janowicach. Dobra, dobra. Zwierzę. Nie wiem, ale tam w ogóle przy... Nubek pewnie. Przy zwierzątkach wszystko jest porozwalane też. Tam płotki i tak dalej, to możesz sobie porozwalać, jak chcesz. Bo tam co porozwalać? Zamiast płotków są dirty. Nie wiem czemu. A, no to kwestia tego, że pewnie uciekały i Nubek powinien próbował jakoś zatrzymać, ale mu nie wyszło. Dobra, no ale kto zniszczył płotki tam? Jak to syfiasto wygląda, oj, oj, oj. Oj, 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 dobra, idę tam do ciebie. Tu ziemniory są posadzone już prawie wszędzie. Dobra, jeszcze tu. Okej, okay, i tu, i tu. Tu jest dziupla. Dobra, jest elegancik, tylko musimy, prawda, te zwierzęta jakoś tam wsunąć. No, myślę, że jak ogarniemy zwierzątka, to będzie giz. Ja mam smycze, więc możemy smyczami. Ej, tu w ogóle czemu kolina otwarte? Co to ma znaczyć? Ten koń... Ale i tak nie wyjdzie chyba sam, nie? Nie czy wyjdzie? Jak? Dobra. No nie wiem. Nie, jak jest jedno, nie, jak jest jedno, to nie wyjdzie. Dobra, to git. Dobra, o, i co nie! Teraz? One tu wszędzie pouciekają. A masz smyczkę? Mam smyczkę, no dam ci. Masz ziemniaka, rzuć mi ziemniaka. Bo za ziemniakami masz latają, z tego co widzę. Ziemniaki. Dobra, starczy, 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 starczy. Ej, a drewno masz? Dobra, ja okej, pójdę... drewno właśnie nie mam. Zrób płotka, a ja wezmę świniaka. Dobra, idę po płotka, a ty bierz świniaka, to jest dobry pomysł. Tylko czy ja mam świniak, płotki świniak, w ogóle? Świniak, świniak, świniak. Ej, te świniaki, świnie są nawet u mnie w chacie, cześć. Świniaki, świniaki. To co u ciebie w chacie, to tam już zabij, chyba że chcesz hodować. Świniaki, 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 nie świniaki, zabiję. Świniaki. Wezmę je na smycz i je przeprowadzę. Dobra. Ej, lol, czaisz, że ja mam całą chatę porozwalaną. Rozmnażam. Też? To jest żart, to jest żart. Rozmnażam, dobra, git. Wszystko mam tu po klaunie, dobra, co tu ja miałam zabrać? A, płotki, dobra, bierzemy płotki. I zaraz to naprawimy. Dobra, ekipa oj, ale to bogów gdzieś... budowniczych i zaraz to te świniaki to już niestety śmierć naturalną muszą przeżyć. Ja je chciałam zabrać! O nie! To były dwa świniaki, teraz się urodziły nowe. To jest nieważne, nie, te mięso. Nie! Nie zabijaj ich! Trzeba ja użyć owieczki. Biorę na smycz. To owieczki weź, owieczki weź. Dobra, chodź. Chodź, łowieczko. Kurczę. Co tu robi świniak? Ten świniak ma nie żyć. Ej, ty to zabudowałeś sobie tym? Dobra, ja to rozwalę. Może one tu przejdą, jak wezmę się... Nie, 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 nie. Ale patrz to, mordko. A właśnie, ziemniak. One tu zaraz wrócą. Ziemniak, ziemniak. Nie, tamte idą, one mają nas gdzieś. One mają nas gdzieś. Co to za akcja? Ja ci dam płotki, a ty weź... Dobra, są. Stawaj, 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 stawaj. Mam je wszystkie na sobie. Masz na sobie je? Na pewno? Tak. Szybko. Katarzyna! Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Tylko owieczki nie wypuścisz. A to oznacza śmierć tragiczną. One już, nie, one się zagubiły, one nie mogą, te co są poza tylko. Nie, ale wiesz, że one były tu pomieszane kiedyś? Ja wiem, dlatego to czemu trzeba tu posegregować tak w końcu. To źle brzmi, ale trzeba posegregować. Nie, a tu czemu one są tak po... Co tu jest w ogóle? Kurde, czemu są krowy, czemu to jest tak brzydko? Dobra, weź się powolni, niech sobie biegają wszystkie na wybiegu no, wolnym. Tak zrobię, taki mam plan, taki mam plan. No i gitarka. Okej.
O nie, gdzie jest reszta? Uderzyłam krówkę. Dobra, gdzie jest reszta korniszonków? No co to ma być w ogóle? Czemu tu jest wszędzie tyle dirta? Masz płotki? Tak, mam. Co, elegancik. Potrzebujesz? Nie. Dobra, jest pięknie. Katarzyna, dwie owce, trzy są. Tak, bierzemy je na warsztat, chodź. No możemy je też zabić, nie? Jak wolisz. Czemu ty je zabijasz? Ej, no dobra, w sumie... Nie, bo tam ty już zdenerwowałem, nie wiesz? Dla mnie to w sumie bez różnicy, bo i tak jak ja je tutaj będę próbowała wsadzić do środka, to one uciekną. Rozumiem, co chcesz. Nie, no niestety, musi być porządek. A, tutaj. A, jeszcze tutaj jest zagubiony. Ale to może wrzucę? Nie. Wrzuciłam, no nie, po prostu chodź, nie dałeś jej szans, chodź. Nie dałeś jej szans. Idzie, let's go! Nie. Nie, no podłużyć ziemię po prostu pod dawaj, tyłem. Tak jest, mamy ją! Tak jest, to jest jak wsad do kosza, tak zrobiłem tą owcą. Normalnie rzut za 10, nie ma takiego, ale może być łatwizna, za 10. Łatwizna. Dobra, chyba tutaj jest w miarę posprzątane, jeszcze tutaj to trzeba ogarnąć. Czysto, fajnie, pięknie, ładnie. Fajnie, pięknie, od razu lepiej się żyje na takich czystych bajanowicach. Bardzo uciec sympatycznie. Chciałeś? Nie, no uciec chciał, sympatycznie. Ale dobra, ja sobie jeszcze rozmnożę tutaj świnki. Czyściutko. Mniam, super, rozmnożmy je, bo wydaje mi się, że ich było trochę więcej. Nie wiem w ogóle, no, to o co trzeba. Już je rozrodziłem, dlatego się już nie da. Okej. Okay, parę jest, ale tak no... No to trudno się mówi. Będziemy je rozmnażać, bo powrócą znowu, będzie ich tak dużo. Posprzątane mordko, jest pięknie. Jak czystym, jak fajnie. Cudowne. Jak pachnie świeżością. Pachnie taką czystością, jeszcze będę musiała ogarnąć. Torta z ziemi zjadłem, już jest w ogóle czysto. On wylizał normalnie. No, jest super. Oblizał talerz. Ej, gdzie są moje pochodnie jeszcze... wszystkie? Jasne, nawet ci w domku posprzątałem. O, super, chociaż to już twój domek. Kurze posprzątać jak coś. Kurze. Okej, już posprzątałem. Okradłem ci nóbek. Ej, lol, nóbek mi okradł. Masz tutaj ładnie ty ten. O. Cudownie, dobra, tutaj to przejście trzeba też zaklepać czymś, może być nawet ziemią. Po prostu nie chcę, żeby nóbek tu chodził. Cudownie. Dobra, super. Posprzątane. Masz pochodnie? Zabrałeś mi pochodnie czasem? Trzymaj. Super, dziękuję, przyjacielu. Teraz nie mam ma pochodnie. Sprawy. Żeby tutaj trochę oświetlić, bo ciemno. Coś się tu zrobiło u ciebie, no. No, coś się zrobiło ciemno. Dobra, jest zarosło. Cudownie. Nie, ej, to tak było. To tak było ładnie. Co? Liany ci podobają w domu. Jakie grzyba tu masz? Dobra, stąd idę, halo. Ja też stąd wychodzę, właśnie mnie obraziłem. Grzyba masz w domu. Nie mogę, po prostu. A potem narzekasz, że masz karaluchy na cię. Dobra, kochani. Ja nie wnikam, jak ci się podobały takie zarośla w domu, okej. One są piękne, drzewka. Kochani, pamiętajcie, że na sklepie Wojtka są nasze breloki, więc możecie mieć całe bajanowice w domu. Wpadajcie, zapraszam was serdecznie. No i pamiętajcie, aby subskrybować kanał. Na dzisiaj się już żegnamy. Wpadajcie do mojego Instagrama, pa pa!